Witam Państwa bardzo serdecznie ze studia Beskidzka TV. Moim Państwa gościem jest Dariusz Gardener. Zaprosiliśmy go, żeby wyjaśnić kilka kwestii, które cały czas nurtują i pojawiają się w przestrzeni publicznej. Oczywiście sprawa dotyczy Brennej i hali jaworowej oraz jej zabudowy. Dzień dobry Panie Dariuszu. Dzień dobry. Panie Dariuszu, pierwsze pytanie. Na jakim etapie jest projekt obiektu poprzednich właścicieli? Jak ten obiekt ma się do, do Waszych aktualnych planów? Że znaczy, trudno mi się odnieść do tego, na jakim etapie jest y, y, poprzedni projekt, dlatego, że od samego początku, jak za ten projekt, żeśmy do tego projektu przystąpili, to y, zgłaszaliśmy, że mamy nieco inną wizję realizacji y, programu rozwoju brennej i prezentowaliśmy go na pierwszym spotkaniu z radnymi i on się w pewnym stopniu różni. Wtedy pytaliśmy właśnie radnych, czy taka wizja zmian im odpowiada i czy w tym kierunku mamy ją rozwijać, i tak żeśmy. Podążyli w takim kierunku, który później pokazywaliśmy na kolejnych spotkaniach. No właśnie, a propos tej wizji, spadło też sporo zarzutów, i, i, i tutaj kilku radnych podnosiło tę kwestię, że na spotkaniach było sporo niespójności, i ze spotkania na spotkanie te wizje ulegały zmianie. I no, całe szczęście, że są też głosy radnych, którzy byli na tym samym spotkaniu są odmiennego zdania, bo tak inaczej miałbym pewne wątpliwości, czy mój zespół na pewno mówił to, co mówił, więc jednak z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że nasza prezentacja jest wybitnie spójna. My jesteśmy zawodowcami w tej dziedzinie, w związku z tym robimy to od 33 lat i nigdy nam czegoś takiego nie zarzucono. W związku z tym myślę, że raczej jest inne troszeczkę jakby tło tych zarzutów. Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, to chętnie dzisiaj przedstawię. Jaka jest, jakie, jakie materiały żeśmy prezentowali na, na sesji i te, które miały posłużyć radnym, żeby można było w sposób konstruktywny i racjonalny i prawidłowy przekazać mieszkańcom, żeby ich zainspirować naszą wizją rozwoju miasta. Mhm. A ile procent y, miała mia, być zabudowana y, hala? Bo gdzieś, y, teraz można procent, tak? Y, 1,4 1,4, no blisko jak procenta, ale mhm. gdzieś pojawiły się y, też głosy, że Miało być to być 3%, a w ostatnim numerze głosu Tomasz Budkiewicz, rzecznik prasowej inwestycji, mówi o 10% i że tylko wtedy, tak jakby ta inwestycja ma, ma sens i, i, i jest, jest tak jakby inwestycją, która mogłaby się dla Was opłacać. To nie tylko dla nas. Ja myślę, że znowu odniosę się do pierwszego Pańskiego pytania. Mianowicie, poprzednicy nasi z całym szacunkiem wykonali ogromną pracę, natomiast dosyć ciężko im, jakby przychodziło, uzyskanie takich założeń projektowych, które dawałyby temu, temu projektowi ich, ich wizji, jakby możliwości realizacyjne. Z tego też powodu jakby ten projekt został przez nas nabyty, bo my mieliśmy nieco inną wizję, która ekonomicznie jest jakby możliwa do realizacji. Dlatego o 1,4% powiedzieliśmy radnym na pierwszym spotkaniu jest niemożliwym, aby utrzymało w, w swojej substancji jakby Możliwość realizacji dróg, infrastruktury do tego zaplecza turystyczno-sportowego to jest po prostu nierealne. I myśmy określili minimalną ilość, jaka byłaby racjonalna z punktu widzenia ochrony środowiska, a z drugiej strony, żeby mógł się biznes utrzymać. Mhm. I powiedzieliśmy, że to jest 10%, co zresztą zaprezentowaliśmy taką wizję, bo 10% w takim potocznym mówieniu niewiele oznacza. Oczywiście można powiedzieć, że to jest 3,4 hektara z 34 hektarów. Też słabo, jakby wyczuwalna wielkość. Dlatego pokazaliśmy na, na prezentacji radnym ideogram, co to znaczy 10% zabudowy terenu. Ten, który później jedna z radnych określała, że nie bardzo wiedziała, na czym polega ten, te, te, te rysuneczki polegały. No to te rysuneczki były właśnie odwiesiedleniem pokrycia hali w 10%, na której mieściły się budynki, i drogi, i parkingi. Mhm. I to jak w takim razie miałaby właśnie wyglądać, miałby wyglądać cały obiekt? E, czy kompleks, kilka obiektów, cały kompleks? Tak, cały kompleks. Mhm. E, I na czym, na czym się w, chcecie wzorować, czy na czym się wzorowaliście mhm. gdzieś tam, przystępując do prac nad projektem? Zanim przystąpiliśmy w ogóle do, do projektu Brenna zastanawialiśmy się, co możemy zrobić, żeby, żeby brenną postawić, no, jakby na, może być na podium y, turystycznych y, miejscowości w Polsce. I jakby naszą inspiracją było to, że nie możemy realizować obiektu po obiekcie, bo to do niczego nie prowadzi. To za 50 lat ktoś to może kiedyś skończyłby za nas. To bardziej chodziło o to, że trzeba stworzyć kurort. Żeby powstał kurort, trzeba mieć do tego miejsce. My mamy miejsce, w związku z tym zaproponowaliśmy rozwiązania, które są od wielu lat, bo to są projekty sprzed już nawet chyba pierwsze projekty są sprzed 40 lat. Kurortów, które, do których dzisiaj my Polacy jeździmy i chętnie odwiedzamy w Austrii, w Karyntii, czy w Subtyrolu, czy we Francji, we Włoszech, czy w Szwajcarii, czy nawet w Japonii, czy w Ameryce. W związku z tym myśmy się posłużyli takimi materiałami, przedstawiliśmy e, radnym wizję e, takich rozwiązań e, już istniejących i funkcjonujących, do dzisiejszego dnia też realizowanych od początku, częstokroć w parkach narodowych. Co świadczy o tym, że nikt nie powiedział, nikt nie zarzucił twórcom tych projektów zabetonowywanie parków narodowych. My tu nie mamy do czynienia w Brenny z Parkiem Narodowym, tylko z normalnym środowiskiem yy, przyrodniczym. I także poszanowanie tego rozwiązania, skoro znaleziono tam, to z całą pewnością my nie jesteśmy gorsi i potrafimy go zrealizować tu. Natomiast kwestia wzorowania się i jakiejś inspiracji jest oczywiście, to nie polega na tym, żebyśmy w Brenny wykonali kopię projektów, które. Które stanowiły naszą inspirację, tylko tak jak chcieliśmy zainspirować radnych, którzy mieli w konsekwencji zainspirować mieszkańców i pokazać im, że Brenna może stanąć zupełnie w innym miejscu niż dzisiaj jest. Oczywiście jest to duży wysiłek inwestycyjny, ale myśmy go określali na około 10 lat, że jesteśmy w stanie ten projekt w ten sposób cały zrealizować. Także te, te jakby projekty w, w obrazach, które mam nadzieję, że Państwo też będą mieli okazję zobaczyć, to to są właśnie te rzeczy, o których. Mówiliśmy, i, i w, wówczas radni, jakby twierdzili, i część radnych do dzisiejszego dnia twierdzi, że to jest to, o co chodzi. W związku mm -hmm. z tym jesteśmy tutaj spójni w myśleniu z pewną grupą. Mm -hmm. Liczymy na to, że to jednak czy poprzez przekaz, jakby do, do mieszkańców, tak naprawdę spowoduje, że to oni będą inspiratorami i, i wspierali swoich radnych, że taka realizacja jest absolutnie pożądana. Mm -hmm. Ale to miały być duże budynki tylko, czy jednak ta zabudowa apartamentowa. Też miałaby się pojawić. Hotelowa raczej. Hotelowa, hotelowa ale no, tak jakby mniejszych budynków. To też są małe są... hotele, to też są formy małych hoteli. Tak, oczywiście, to była cała urbanistyka, jakby nasza, dzisiaj jest jeszcze ona niestworzona. My bardziej potrzebujemy możliwości, co możemy narysować. To nie jest ten etap. Częstokroć się pojawia w przestrzeni taka informacja, że powinniśmy przedstawić jakąś. Jakieś rysunki kolorowe i pokazać, jakby to miało w obrazkach wyglądać. No tak się nie tworzy tej wizji. Ta wizja to najpierw musi powstać założenie planistyczne, czyli właśnie owe 10%. My oczywiście możemy powiedzieć, że pewnie byłoby fajnie, gdyby było 20%, ale według naszego wyczucia i naszej wiedzy, to jest taki parametr, przy którym ekonomicznie już zaczyna być to uzasadnione zaczyna dawać podstawy do rozbudowy infrastruktury sportowej słynnych wyciągów, żebyśmy nie mówili więcej, że miałoby ich nie być, bo my wręcz przeciwnie bardzo chcemy, żeby one były. I one są podstawową atrakcją oprócz przyrody, której też nie zamierzamy niszczyć, bo inaczej niszczylibyśmy dla siebie główny bastion, który ma być atrakcją dla mieszkańców owych hoteli. Jest sporo wątpliwości, także dotyczącej charakteru e, drogi, czy to będzie. Przelotówka, dojazd, dojazd z dwóch stron, z jednej strony, jakby to miało wyglądać? Znaczy, od samego początku mówiliśmy, że droga, drogi są oczywiście niezbędne, żeby się dostać do, na, na Polanę, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Pół drogi jest zrobione przez, przez miasto, drugie pół no, musi być wykonane naszym, naszym staraniem. I my jesteśmy do tego gotowi. Pod względem projektowym, pod względem finansowym, w związku z tym i technicznym wiemy, jak to wykonać. Natomiast jakby słynna droga. Salmopolska no polega na tym, że ona miałaby być przez wiele, wiele lat drogą techniczną. My nie chcemy, żeby zbudować hale i te 3,4%, te 10% zabudować, a, nie, a nawet tą 1,4%, żeby zabudować. To jest dwuletni proces transportów budowlanych, których nie chcemy fundować mieszkańcom Brenny. Chcielibyśmy ten transport po prostu tamtędy puszczać i to jest jedyna nasza. Jakby e, chęć u, u, udrożnienia tego przejazdu. Mhm, ale po inwestycji nie byłoby takiego zagrożenia. Za 10 że lat? Za 10 lat stanie się na To Zapytałbym się radnych, czy drogę prywatną przekształcamy w miejską. Jakby się okazało, że tak, w miejską, no to na to już wpływu nie mamy. Ale dopóki jest prywatna, to my jako właściciele taką drogą dysponujemy mówimy, czy jest wjazd, czy go nie ma. To jest kwestia ustalenia to, żeśmy proponowali radnym, że to możemy ustalić, na jakich zasadach ten transport by się odbywał. Jeszcze jeden z radnych proponował, że czy to też będzie tak, że tylko mieszkańcy yy, yy, Hali Jaworowej będą mieli prawo przejazdu? Byliśmy nie. Tak samo będą mieli prawo przejeżdżać yy, pensjonariusze, pensjonatów hoteli, yy, którzy prowadzą yy, mieszkańcy Brennej. E, jak jest z wyciągami? Czy miałyby powstać? Bo tutaj też jest sporo, yy, sporo wątpliwości yy, i tak jakby wersji, które gdzieś tam się pojawiały, że ma być, Wyciąg ma być ich kilka, potem znowu, że jeden, więc jak to, jak to w rzeczywistości miałoby wyglądać? No ja przesłuchując się ostatniej sesji i jakby tu komentarzom właśnie tej grupki radnych, byłem, no, byłem, no, byłem zdumiony, jak można by, tak powiedzmy, odwracać troszeczkę o 180 stopni już wcześniej prezentowane wielokrotnie myśli. My wniosek, który złożyliśmy dotyczy tylko jednego małego wycinka całego projektu. W związku z tym z e, całego tego wycinka my tylko usuwaliśmy dwa dość nieistotne w ogóle wyciągi, dokładając kolejny do niego istotny wyciąg, mhm. a pozostała część jakby programu turystycznego, jeżeli chodzi o wyciągi od samej, od samej drogi na dole, czyli od karczmy e, u stóp Góry Kotarz, bezzmiennie są w naszych planach. To stworzenie nowej bazy hotelowej bez atrakcji turystycznych jest absurdem. Podobnym do tego, jakby stworzyć bazę turystyczną bez zaplecza hotelowego. Mhm. No właśnie, ale jest też sporo wątpliwości i takby obaw mieszkańców czy, czy przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje mniejsze pensjonaty czy, czy tam hoteliki, że taki hotel będzie dla nich zagrożeniem. Powiem inaczej. Gdybyśmy my budowali pensjonaty obok tych pensjonatów, to byłby zagrożeniem. My budujemy zupełnie inny rodzaj, obsługujemy inny fragment w ogóle jakby społeczeństwa. bo My próbujemy z trzech gwiazdek pójść do czterech gwiazdek, do pięciu gwiazdek hotelowych. W związku z tym, czyli budujemy to, czego w Brennej nie ma. Mhm. To jest kurort. Natomiast to stworzy z kolei trampolinę dla mieszkańców, którzy prowadzą pensjonaty, do tego, żeby jeszcze większa rzesza przyjeżdża do, do turystów, przyjeżdża, bo bądź co, bądź Brenna jest i ma być e, jeszcze większą atrakcją turystyczną, czyli no, gminą turystyczną. Mm -hmm. No ale właśnie większość, czy tam może nie większość, ale też padały głosy, że mm, Brenna stając się drugim Szczyrkiem, czy drugą Wisłą, e, będzie głośno, będzie za dużo turystów. E, takie są obawy. A co można mieć do zarzucenia wiśle czy szczyrkowi? Szczyk z turystyki zarabia, o ile dobrze m, pamiętam, 200 milionów złotych, wisła, to a Brenna, kilkanaście. Więc jest pytanie, czy, czy chcemy robić turystyczną, turystyczny rozwój, czego nie chcemy. Natomiast jeżeli się racjonalnie zbuduje, i to jest ta nasza propozycja, że nie chcemy, nie mamy pomysłu zabudowywania centrum miasta. Bo wtedy byśmy rzeczywiście zamiast drogi pojedynczej, powiatowej, potrzebna była tam może kawałek autostrady, to proponujemy wyniesienie tego jakby kurortu poza centrum Brennej, ale nadal być Brennej. Mhm. Trwają e, tak jakby prace ekspertów e, pod, odnośnie ekologii, właśnie. E, na jakim one są etapie? Do jakich wniosków już, już doszli? Na wnioski przyjdzie czas dokładnie za chyba 7, 6, 7 miesięcy, kiedy już ten proces się zakończy. Natomiast w momencie, kiedy gmina podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu, myśmy podpisali kontrakty na realizację właśnie tych badań, pod, też badań urbanistycznych, różnych spraw natury technicznej, czyli odwiertów i takich różnych rzeczy, które są niezbędne później do realizacji procesu. I ten proces, bez względu na to, że na razie się uchwała jakby zmieniła, ten proces trwa, w związku z tym na wnioski przyjdzie czas, ale z pewnością będą profesjonalne, i tak jak wspomniałem wcześniej, że gdzie ekolodzy we współpracy z inwestorami są w stanie osiągnąć konsensus i budują wspaniałe kurorty, mam wrażenie, że to samo będzie nas czekało w Brenny pod warunkiem, że będziemy mieli spójne, spójny przekaz i już więcej nie mieli, będziemy mieli kontrowersji co do zrozumienia. Słowa mówionego i słowa pisanego i, prezenta i prezentacji. Mhm. Łucja Majowska na e, sesji opisała festiwal wystąpień wójta w mediach, e, który przedstawia gminę w nieprzychylnym świetle i tak jakby, e, że jest ona nieprzyjazna dla inwestorów. Jaka jest pana opinia w tej kwestii jest przyjazna dla inwestorów? E, czy Wójt mówi trochę prawdę? Znaczy nie chciałbym się wpisywać w narrację w dyskusji pani, pani radnej Majewskiej versus pan wójt, bo ja wyraźnie w tym nie odbieram tła jakby, które powinno mnie interesować, ale z punktu widzenia inwestycji na pewno działanie radnych jest z całą pewnością no nieproinwestycyjne i nie proinwestorskie. Natomiast ponieważ zostaliśmy do tego projektu zaproszeni w zasadzie ściągnięci można powiedzieć w jakimś sensie przez wójta, w związku z tym też nie czujemy się jakby no też jeszcze wyrzuceni. Nadal uważam, że we współpracy z właśnie z władzą, z zarządem gminy, czyli z wójtem, wicewójtem e, i w ogóle strukturą jakby, jakby gminy, dyrektorami, którymi się nam bardzo dobrze pracuje, bo to są zawodowcy i z nami się fajnie dyskutuje, to wszystkie emocjonalne jakby aspekty odkładam na bok i liczę na to, że, że radni, którzy no, mają, są istotnym elementem uchwalenia zmian planu i w ogóle myśli na temat rozwoju gminy, no jednak y, y, potrafią y, przestawić Semafor jeszcze raz na zielone światło. Jeżeli nie będzie zielonego światła? To nie będzie nas. Nie, nie będzie was? nikogo. No nie ma, nie ma inwestora, który byłby gotowy przejść do jakiegokolwiek gminy w sytuacji, kiedy widzi jaka jest sytuacja, się zadziała z nami, y, bo tak naprawdę y, w mieście, we wszędzie w Polsce, gdziekolwiek my się pojawiamy, inni inwestorzy przepraszam, pojawiają się inwestorzy, to raczej burmistrzowie przychodzą gotowi z prezentacjami materiałów, które chcą zaoferować nam do, do zainwestowania, a nie, nie jest tak, że my mamy coś do, do zaoferowania, a gmina mówi nam nie. Od takich, to, to, trudno nazwać to proinwestycyjnym myśleniem, mhm, rozumiem. działaniem. Rozumiem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również. Zapraszam już po raz kolejny radnych do wypowiedzenia się i do dyskusji na temat hali jawerowej. Przyznam, przyznam, że ja też szczerze bym chciał mieć możliwość, żebyśmy wspólnie podyskutowali, mógłbym może na, bardziej celowo odpowiedzieć na pewne pytania i też liczę szczerze mówiąc, że może uda nam się jeszcze raz spotkać i, i podyskutować e, razem. Zapraszamy w takim razie. Dziękuję. Dziękuję.